Gdy Luther ogłosił w Wittenberdze 95 tez, wkrótce wezwano go do Rzymu, by odpowiedział na zarzut herezji. Przyjaciół ogarnęła trwoga, bo wiedzieli, co mu tam grozi. Pamiętano żyjącego 100 lat wcześniej Jana Husa, któremu zagwarantowano bezpieczeństwo i uczciwy proces, a który jednak zginął na stosie. Elektor Saski Fryderyk, jeden z 7 niemieckich książąt, zażądał procesu na swoich ziemiach. Legat papieski miał przesłuchać oskarżonego, lecz jeszcze zanim do tego doszło, dostał rozkaz bezzwłocznego prześladowania, ścigania, wyjęcia spod prawa, rzucenia klątwy i ekskomuniki na każdego, bez wyjątku, w kościele czy poza nim, kto by odmówił ujęcia Lutra i jego zwolenników. Objawił się tu prawdziwy duch wrogów Lutra, brak choćby krzty sprawiedliwości. W tym czasie Lutrowi przyszedł z pomocą drogi przyjaciel Filip Melanchthon. Był młodszym od Lutra uczonym akademikiem. Jego przezorność, łagodność i dokładność uzupełniały odwagę i energiczność Lutra. Na miejsce przesłuchania wyznaczono Augsburg i choć przyjaciele odradzali Lutrowi podróż, bojąc się o jego życie, ten postanowił stawić się przed legatem. Nie otrzymał z początku glejtu i jego wrodzy mieli nadzieję, że zjawi się bez takowego. Tak się jednak nie stało. Legat w rozmowie był początkowo uprzejmy, ale źle ocenił determinację i stanowczość przekonań mnicha. Luther zaprotestował, że każe mu się odwołać nauki, nie wykazawszy w nich uprzednio błędu. Każda jego odpowiedź pokazywała wyraźnie, że opiera się na Biblii. Legat jednak reagował za każdym razem gniewnymi słowami: odwołaj, odwołaj. Widząc, że rozmowa do niczego nie prowadzi, Luther poprosił o przedstawienie obrony na piśmie, co też uczynił nazajutrz. Gdy tylko wręczył legatowi pismo, ten od razu odłożył je na bok. Luther podjął więc dyskusję z tym dumnym człowiekiem na jego własnym gruncie, to jest tradycji nauczania Kościoła, ale i na tym polu wykazał mu, że nie ma racji. Przesłuchanie zmierzało donikąd, więc Luther z przyjaciółmi opuścili legata. Próbowano go zastraszyć, ale bezskutecznie. Nauki i pisma Lutra szerzyły się po Niemczech jak ogień i w końcu Rzym wydał bullę. Dokument potępiał Lutra i jego zwolenników. Nakazywał w ciągu 60 dni odwołać poglądy pod groźbą ekskomuniki. Takie pismo normalnie przeraziłoby każdego, ale nie Lutra. Zebrał wokół siebie grupę doktorów, studentów i obywateli Wittenbergi. A następnie tu, pod tym drzewem, publicznie spalił bullę i prawa kanoniczne. Rzym wydał kolejną bullę, oznajmującą ostateczne wykluczenie Lutra z Kościoła, określając go mianem wyklętego z nieba i potępiającą każdego, kto by przyjął jego nauki. O Lutrze faktycznie można rzec: nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Choć formy sprzeciwu wobec prawdy są różne w różnych wiekach, ta sama wrogość względem ludu Bożego objawi się w czasach końca. Jeśli jesteś prześladowany za swoje poglądy, za swoje przekonania, to chciałbym cię zachęcić, bez względu na to, kim jesteś, gdzie jesteś lub w jakiej sytuacji się znajdujesz, byś śmiało opowiedział się za Bogiem, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie ci zapłacić.